Hej, witajcie. Z tej strony Durward. Witam Was w kolejnym odcinku WOT Newsa. Przed nami dwie bardzo ciekawe informacje oraz jedno przypomnienie. Zacznijmy od oferty promocyjnej na weekend, która rozpoczyna się w sobotę od godziny 7.10 i trwać będzie tradycyjnie do wtorku do godziny 7. W ramach oferty specjalnej pierwsze zwycięstwo danego dnia na pojeździe będzie nagradzane trzykrotnym mnożnikiem zdobywanego doświadczenia. Jednak już od dziś, od 7.10 w sklepie premium dostępna jest prawdziwa legenda pancernych potyczek, mianowicie Jagdtiger z działem 88 mm, niemiecki ósmopoziomowy niszczyciel, którego zdolności zbierania kredytów dla Was są nieocenione. Jest to najlepiej zarabiający pojazd premium, jaki dostępny jest w grze. W tym momencie przez kilka dni macie szansę wzbogacić swoje pancerne kolekcje o ten właśnie pojazd. Ja szczerze polecam go. Jagdtigera 88 zakupiłem już dawno temu. Rozegrałem nim naprawdę bardzo dużo bitew, tyle ile kredytów on dla mnie zarobił, nie jestem w stanie w tym momencie policzyć. Oczywiście, jak przyzwyczaił nas Wargaming, pojazd ten dostępny jest w dwóch zestawach. W pierwszym mamy tylko pojazd wraz z miejscem w garażu. W zestawie drugim, nieco droższym, otrzymujemy dodatkowo pakiet złota, 4250 sztuk, 15 misji na pięciokrotne doświadczenie do wykorzystania oczywiście tylko na tym pojeździe oraz bonus 20 rezerw osobistych dla doświadczenia załogantów, bonus trwający 2 godziny. Dodam również, co zresztą przypomina Wargaming, że misje wchodzące w skład zestawu muszą być ukończone przed 30 dniem czerwca. Dodatkowo, jak niemal co weekend, Wargaming przygotował dla nas zestaw misji. Pierwsza polega na grze pojazdami nacji radzieckiej od 4 poziomu wzwyż. Polega ona na zniszczeniu 10 niemieckich maszyn w dowolnej ilości bitew. Zaliczają się jednak tylko te bitwy, w których będziemy w pierwszej dziesiątce pod względem bazowego doświadczenia. Za wypełnienie tej misji otrzymamy 15 wspomagaczy do radzieckich załóg w postaci racji bojowych. Identycznie wyglądająca misja, z tym, że dla pojazdów niemieckich, polegająca na niszczeniu czołgów radzieckich, za którą również możemy zdobyć 15 wspomagaczy. Dodatkowo za ukończenie dwóch powyższych misji możemy otrzymać niewielki pakiet rezerw osobistych, które będą wspierać szkolenie naszych załóg. Drugą informacją, którą chciałbym tutaj Wam przedstawić, to oczywiście serwer Piaskownica. Osoby, które zgłosiły się do udziału w testach, prawdopodobnie otrzymały już na adres mailowy swoje zaproszenia. Sprawdźcie również tak zwany dzwoneczek, ikonę powiadomień na portalu Wargamingu. Po zalogowaniu jest to oczywiście dostępne. Tutaj również możecie otrzymać informacje o tym, że został Wam przyznany dostęp do tego specjalnego serwera. Nad zasadami tutaj nie będę się w żaden sposób rozwodził. Osoby, które do tych testów się zapisały, mogą na własnej skórze przekonać się, jakie zmiany szykuje dla nas Wargaming. Ja na swoje zaproszenie jeszcze odrobinę będę musiał poczekać. Mam nadzieję, że uda mi się dostać na ten serwer. Chciałbym tam nieco pograć, potestować i oczywiście swoimi opiniami podzielę się z Wami. Jeśli chodzi jeszcze o newsy ze strony World of Tanks, tutaj informacja ważna dla fanów pancernej piłki nożnej. Turniej, jaki zapowiadał Wargaming, prawdopodobnie został nieco przesunięty w czasie. Wydłużono czas rejestracji. Nie wiem, czy to ze względu na mało zainteresowanie, czy też jakieś kłopoty techniczne, ale chętnych odsyłam do strony Wargamingu, gdzie wraz ze stworzoną drużyną możecie zgłosić swój udział. W
tym materiale to tyle. Jeśli pojawią się kolejne ciekawe informacje, postaram się podzielić nimi z Wami. A tymczasem trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!